Witam was, drodzy widzowie, jestem bardzo podekscytowany dzisiaj, już od razu zaczynamy grać w Fantasy, dopiero co wstałem, ale dobra, tak najlepiej jest, żeby się już od razu rozbudzić, żeby se od razu pograć. Nie myślcie, że jestem jakimś maniakiem, nie, skąd? Tutaj zobaczymy, o co chodzi, tak, jeszcze nie grałem ten, bla 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 bla, no więc klikamy nową kampanię. Na jaki poziom? Ja myślę, że tylko pierwszą misję, żeby wam gierkę pokazać na rekrucie, bo tak, a później się zmieni, bo jak pamiętam, znam kryzysa. No to, Crysisa, przepraszam. No to właśnie można zmieniać w czasie gry. Co tutaj mnie trochę zdziwiło. Menu jest takie same jak w Crysisie 2. Też jak się rusza myszką, to ona też się obraca. A może zdziwiło, ale w pozytywnym znaczeniu. Ja tymczasem tak, grafikę mam ustawioną na wysoką. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. A kurde, nawet ja nie zdążyłem przeczytać. Witamy w symulacji szkoleniowej dla nanoskafandra. Trening został podzielony na kilka dostępnych w każdej chwili. Wiem, że mówią po polsku, ale ja chcę jeszcze dialogi. Dialogi na pewno bardzo ważna rzecz. Chwili etapu. Pip! Opcje, grafik. Gra. Napisy, tak. Miocie. Tutaj nauczysz się poruszać w swoim nanoskafandrze. Kurde, jak w asasynie normalnie. Nanoskafander nazywamy udoskonalonym pancerzem bojowym, ale w istocie to coś więcej. O wiele więcej. Czy chcesz odwrócić pionową oś kontrolera? Nie. Góra, dół. Dobra, dobra jest. Panel nawigacyjny podaje aktualne dane taktyczne dotyczące twojego otoczenia. Teraz przejdź przez tor przeszkód. Dobra, baby. Ale tor przeszkód, a ten tor! Sztuczne mięśnie pomagają ci w interakcjach z otoczeniem. Wow! Wow! O. Możesz skakać wyżej. Wow. Możesz wspinać się wyżej. Dziwny głos ma ta tutorialka. Ale fajny, to fajny pomysł na tutorial, bardzo fajny, mi się podoba. Chociaż mi. Możesz biegać szybciej. Shift, go, go, go. Skontrolowanym poślizgiem. Już pierwszy zrobiłem, jeszcze 4 tutoriale nam zostały. W nanoskafandrze. Co trudnego w broni? Prawy przycisk strzeluj i lewy strzelaj. Jezu, jakie to ma... Muszę sobie zmienić opcję myszki. Trochę... Skorzystaj z aparatury celowniczej. Precyzyjne strzałki o zmiennej ogniskowej zapewnią ci niezrównaną celność. Wiem, zawsze się celuje. Nawet jak ktoś jest blisko, nawet ja celuję. Z kompensacją odrzutu, ostrzał automatyczny jest niezbyt precyzyjny. Aby zwiększyć celność, skorzystaj z trybu półautomatycznego. No i tak strzelą, nawet bez tego trybu. Patrzcie. Dobra, można się pobawić chociaż. System dostosowywania broni pozwala szybko zmienić jej akcesoria, aby dostosować ją do zmieniających się warunków. Nowy osprzęt automatycznie trafia do ekwipunku i jest zawsze dostępny. Aha. Zamontuj celownik, aby prowadzić ogień na duże odległości. To ja lubię. Zamontowałem już. Tajka, boss. Stelecik. Czas reakcji pozwoli ci zmieniać broń szybciej niż ją przeładujesz. Wow. Nie trafiłem. Fajnie zrobione pistolety są. Skaner otoczenia pokaże ci, gdzie możesz uzupełnić amunicję. O, tu. Mam aimo.
ale bajer! Pana telemetria zapewnia aktywną pomoc przy celowaniu. A to cheaterstwo jest! Nanoskafander zapewnia tylko częściową ochronę przed przetrzymanymi granatami. Rzuć granat przed upływem 4 sekund. Aha. I raz, dwa, to już trzy. Koniec instruktażu. Moduł umożliwia teraz trening dowolny. A. Aha. La, 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 la. Idziemy dalej. Tutaj zapoznasz się z podstawami walki w nanoskafandrze. Fajne wieżyczki. Funkcje nanoskafandra wymagają energii. Niekoniecznie w tej samej ilości. A, to jest oczywiste. Energia jest automatycznie odnawiana ze źródeł znajdujących się w otoczeniu. Zaraz rozpocznie się nauka korzystania z nanoskafandra. Mówić będę więcej w drugim odcinku. Pierwszy odcinek to jest taki krótki, 15-minutowy będzie. Tryb pancerza chroni przed uciskami wrogów. Ilość zużywanej przy tym energii zależy od ilości zadawanych obrażeń. Yo baby, it's on the ski, oh, oh, oh. Ach, to by nie znał tego. Tak jak mówiłem, drugi odcinek będzie dłuższy, bardziej wygadany, bardziej na temat Crysisa. Ten jest krótki, prezentujący tylko gierkę, 15-minutowy będzie i tak to będzie. Ale nie bójcie się, ja od razu będę już drugi nagrywał, od razu potem. Moduł maskowania załamuje światło, przez co omija ono skafander, czyniąc go praktycznie niewidzialnym. Im szybciej się ruszasz, tym więcej potrzeba na to energii. Włączono maskowanie. Yeah. Korzystaj z odpowiednich funkcji nanoskafandra. Energia, energia! Aby uzyskać przewagę nad wrogiem. Co ten gnój? Kiciter, co nie? Nanoskafander monitoruje poziom kortyzolu u przeciwników i oblicza ryzyko zauważenia przez nich. Kortyzol. Wyświetla potem te dane w postaci wskaźnika widoczności. Chcę go uderzyć. Maskowanie ułatwia eliminowanie wrogów po cichu. Ho ho ho! Masz. Włączono maskowanie. Uciekać! Pięknie. 3 na 5, już gotowe. Jeszcze tylko 2. Zajmiemy się bardziej zaawansowanymi technikami walki w nanoskafandrze. A, tym to ja się znam. Wyświetlacz taktyczny. Analizuje układ pola bitwy oraz oznacza cele i punkty strategiczne. Mi. Kolejną funkcją wizjera taktycznego jest możliwość włamywania się do systemów komputerowych. Fajny! O co chodzi? Aha. Ła, ale fajny. Dzięki wieżyczka, lubię cię. Nanowizjer to funkcja wyświetlacza taktycznego, która zapewnia widoczność w pełnym spektrum. Dzięki niej wróg nie ukryje się nawet w ciemnościach. To chyba za łatwo tą grę zrobili. Włączono nanowizję. Nanowizjer to zaawansowana funkcja, która zużywa w czasie działania energię. Nie mogli mi kurde noktowizora dać? Taki problem. Systemy zwiększające siłę umożliwiają podnoszenie dużych obiektów oraz likwidowanie w zwarciu lżej opancerzonych celów. Dobra, dawać. Możesz kopać duże obiekty, aby oczyścić drogę i zabijać wrogów. Co za zbugowana skrzynka. Fajne. Jeszcze jeden tutorial nam tylko został. Witamy na poligonie. To miejsce, gdzie możesz bezpiecznie przetestować działanie swojego nanoskafandra. Korzystaj z odpowiednich funkcji nanoskafandra, aby uzyskać przewagę nad wrogiem.
Ile granaty. Jakiś bóg. Trochę zabawy czas zaczął. Czekajcie. Włączono maskowanie. Jestem koksem. Czekajcie, co my tu mamy? Celownik niepotrzebny, nic innego nie ma, dobra. Strasznie fajnie, o wiele lepiej jest myszka chodzi niż na becie. Ta beta była zrąbana, po prostu. Dobra, myślę, że na tym zakończymy. Na becie myszka była taka, jaka była, ja się tam skarżyłem. Nazywamy udoskonalonym pancerzem bojowym. Celem tego szkolenia jest udoskonalenie także żołnierza. Powodzenia. Dziękuję. Chociaż i tak jestem głównym bohaterem, więc tak nie zginę, prawda? Chyba. Nie traktujcie tego jako spoiler, ja nie wiem, ja tak se gadam tylko. 23 lata temu nasz świat przeżył inwazję Sepidów. Powstrzymaliśmy ich. Crysis 1. Ja ich powstrzymałem. Ja ich powstrzymałem. Ale ci z korporacji CEL doskonale wykorzystali okazję. Wypełnili próżnię w strukturach władzy, szybko się rozrośli, zdobyli wpływy i prawie osiągnęli dominację nad światem. Ale im się nie udało. Korporacja CEL zaskoczyła wszystkich. Nie uda im się. Nawet mnie. Ty zajebiście zrobiony. Mówią jak na mnie prorok. I tylko ja wiem, co przyniesie przyszłość. Prawdziwym zagrożeniem dla świata nie jest korporacja CEL. Wiedziałem. Jest nim Sepid Alfa, najstraszliwszy z obcych, który wciąż żyje. Wiecie co, to może głośniej, bo chyba cicho jest gra. Przepięknie to jest zrobione. Już kocham tą grę, kocham. Prorok, lubię się. Pokazał mi migawki z przyszłości. Nie lubię, kiedy na początku gry są pokazywane napisy. Ja wolę na końcu. Na końcu pewnie też będą, ale tutaj też chcieli dać, nam jest trudno. A, dziękuję. Ja mam on zamiar... wie, co daje mi siłę. Bardzo w co wierzę. Tą grę przejść. Że być dobrym żołnierzem sprowadza się do jednego. Do jednego prostego pytania. Ile jeszcze jesteś gotów poświęcić? Zapamiętajcie mnie. Kiedy zaproponowali mi ten nanokombinezon, poświęciłem Lorenza Barnesa, człowieka, którym byłem, żeby stać się maszyną bojową, prorokiem. Ciało i krew ograniczały moje możliwości. Też je wymieniłem jak części zamienne. A skoro on siebie szczelił, to on żyje? Zwycięstwo kosztuje. Za każdym razem płacisz coraz wyższą. Drugie część, na samym początku. On strzelił sobie w głowę. Ja od niego odzyskałem nane kombinezon. Przewidziałem to, co się wydarzy. Ale już nie miałem siły, by to powstrzymać. O cholera. Myślę, że Crysis 3 to powinien być film. To jest tak zajebiście to zrobione, ja nie mogę. Kiedy najpotężniejsza machina bojowa zawiedzie, co wtedy? Co ja zrobię? Przepięknie to jest zrobione, naprawdę. Powinien być film, już mam dreszcze na całym tym. I ja nie mogę. Ale to zajebiście. Kilka minut gadania, kilka minut monologu. Ale taki... To jest taki monolog, który mówi nam sporo, ale dalej jest tajemniczy. Dobra, moi drodzy widzowie, tamten co już nagrałem, to jest dla was. Teraz to co widzicie,
to zaczynam kręcić od razu i wam dam. Tak więc żegnam was. Nie wychylać się. Tak więc żegnam was i zapraszam was na następny odcinek. FPS-y mam dobre, ciągle powyżej 25, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. Zapraszam was już na prawdziwe odcinki Crysisa, ja tymczasem to zakończę, dam już od razu do renderowania i zaczynam kręcić następny odcinek. Tak więc cześć i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Teraz tylko Crysis, cześć.